Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć historię obiektu ściśle związanego z ostatnimi dniami Hitlera i miejsce, w którym się znajduję, jest nieprzypadkowe. Ten parking za moimi plecami to miejsce, w którym kiedyś stało awaryjne wyjście ze schronu pod Kancelarią Rzeszy. Zapraszam. Führerbunker, czyli schron pod Kancelarią Rzeszy, ostatnie miejsce, z którego Hitler umknął sprawiedliwości. Celowo tak to ujmuję, żeby uniknąć kolejnej dyskusji o jego samobójstwie lub ucieczce do Argentyny, bo nie to będzie treścią niniejszego materiału. Pierwotnie pomyślany wyłącznie jako schron przeciwlotniczy i w tej formie ukończony w 1936 roku. Jednak obiekt w 1944 roku został rozbudowany. Wpływ na to miały dwa czynniki. Przede wszystkim Hitler rzadko bywał w Berlinie, kierując przebiegiem działań wojennych ze swych kwater polowych. Jednocześnie jednak wzrastała skala zagrożenia nalotami dywanowymi aliantów na stolicę Rzeszy. Dlatego pod koniec wojny podziemny kompleks składał się z dwóch połączonych schodami segmentów. Bunkra przedniego, Führerbunker, pod piwnicą Kancelarii Rzeszy oraz położonego znacznie głębiej bunkra Führera, Führerbunker, wybudowanego pod jej ogrodem. Odznaczał się znacznie solidniejszą konstrukcją. Jak wiele innych schronów na terenie Berlina, został wybudowany przez istniejącą do tej pory firmę budowlaną Hochtief. Ponieważ pod koniec wojny Hitler wraz ze swoją świtą spędzał tam w zasadzie większość czasu, pomieszczenia zostały przystosowane do życia codziennego, a nie tylko tymczasowego przeczekiwania nalotów bombowych. Wyposażono je m.in. w meble i dywany zabrane z Kancelarii Rzeszy. Kompleks był samowystarczalny. Energia elektryczna z własnego generatora dieslowskiego zasilała system wentylacji oraz pomp. Woda czerpana była ze studni głębinowej. W schronie znajdowało się również centrum łączności wyposażone w teleks, radiostację oraz centralę telefoniczną. Pod sam koniec walk w oblężonym Berlinie i tak większość informacji o przebiegu działań wojennych dostarczali kurierzy wojskowi oraz komunikaty radiowe BBC. Ponieważ cały obiekt znajdował się poniżej lustra wód gruntowych, bez przerwy musiały pracować pompy odwadniające. Zwracam na ten szczegół uwagę, bo będzie on ważny w dalszej części historii. Wilgotna i duszna atmosfera oraz ciągły hałas urządzeń wentylacyjnych i odwadniających czyniły warunki bytowe, zwłaszcza w niższej części kompleksu, mało przyjemnymi do życia. Ze wspomnień jego mieszkańców wynika, że Hitlerowi to nie przeszkadzało, a pozostali i tak nie mając wyboru musieli się z nimi pogodzić. Przebieg wydarzeń w ostatnich dniach oblężenia Berlina w schronie pod Kancelarią Rzeszy nie jest tematem tego materiału. Nas interesują wydarzenia po zajęciu kompleksu przez Sowietów. Miało to miejsce 2 maja o godzinie 9 rano. W schronie przebywał wtedy już tylko Johannes Henschel, mechanik odpowiedzialny za działania generatora dieslowskiego, zasilającego kompleks oraz znajdujący się w piwnicy Kancelarii Rzeszy szpital polowy. Właśnie dlatego nie chciał opuścić swojego stanowiska, zapewniając nadal oświetlenie placówce medycznej. Zgodnie z obowiązującą historią, pierwsze do schronu weszły sanitariuszki Armii Czerwonej z batalionu medycznego, zainteresowane bardziej garderobą Ewy Hitler niż poszukiwaniem jej męża. Dopiero nieco później na miejscu zjawili się funkcjonariusze NKWD i SMIRSZ. Od tego momentu na okres kilku tygodni zapada zasłona tajemnicy na większość wydarzeń, jakie rozgrywały się w pomieszczeniach podziemnego kompleksu. W tym czasie Sowieci na zmianę potwierdzają lub zaprzeczają informacjom, że odnaleźli szczątki Hitlera. W ogrodzie Kancelarii Rzeszy przed awaryjnym wyjściem z kompleksu w płytkim leju miano znaleźć niewielkie spalone fragmenty uzębienia Adolfa i Ewy Hitler, ale nie będę podejmował tu dyskusji na temat ich samobójstwa. Niedaleko również znajdowały się zwęglone ciała Józefa Goebbelsa i jego żony.
W samym schronie Sowieci odnaleźli zwłoki zamordowanych dzieci Goebbelsów leżące w łóżkach w ich pomieszczeniu. W przedpokoju sali konferencyjnej na fotelach spoczywały zaś ciała generałów Krebsa i Burgdorfa. Pierwsze powojenne zdjęcia wnętrza schronu pod Kancelarią Rzeszy, opublikowane w prasie, wykonane zostały dopiero 4 lipca 1945 roku przez 33-letniego fotoreportera magazynu Life, Williama van der Wirta. Razem z dziennikarzem Percy Knautem opublikowali na łamach gazety reportaż z miejsca domniemanego samobójstwa Hitlera, wskazanego w zeznaniach złożonych przez Ericha Kempkę, osobistego kierowcy kanclerza III Rzeszy. Poza nim do podziemnego kompleksu weszło jeszcze kilku alianckich żołnierzy. Amerykański publicysta James O'Donnell miał szansę zwiedzić poszczególne pomieszczenia, wręczając radzieckiemu wartownikowi paczkę papierosów. 10 dni później kompleks wraz z Kancelarią Rzeszy oficjalnie wizytował Winston Churchill. 3 dni po nim zaś, 17 lipca, schron miał również okazję odwiedzić amerykański sekretarz stanu Sir Alexander Cadogan. Na początku września 1945 roku w ramach niezależnego alianckiego śledztwa dotyczącego potencjalnej śmierci Hitlera schron i jego okolicę zwiedzał młody historyk, a jednocześnie oficer wywiadu brytyjskiego Hugh Trevor Roper. Na zdjęciach z wnętrza schronu widać wyraźnie, że cały obiekt został gruntownie przeszukany. W niektórych miejscach albo celowo, albo przez nieuwagę wzniesiono pożar. Brak energii elektrycznej odciął oświetlenie oraz zatrzymał pompy odwadniające. Na fotografiach można zauważyć, że żołnierze sowieccy i amerykańscy miejscami brodzą w płytkiej wodzie zgromadzonej na podłodze. 11 grudnia 1945 roku Sowieci wyrazili zgodę na zbadanie schronu i terenu wokół niego przez przedstawicieli alianckiej komisji. W trakcie prac rozkopano m.in. miejsce, w którym 7 miesięcy wcześniej znalezione zostały spalone szczątki uzębienia Ewy i Adolfa Hitlerów. Zapewne, by pozbyć się natrętnych aliantów ze swojej strefy i rozwiać ich wątpliwości dotyczące śmierci kanclerza III Rzeszy, Sowieci sprokurowali celowe przedstawienie. Zagonieni do prac niemieccy jeńcy w czasie kopania w miejscu spalenia zwłok wodza III Rzeszy oraz jego małżonki, odnaleźli bieliznę z inicjałami Ewy Braun, 2 kapelusze zidentyfikowane jako należące do Hitlera oraz kilka dokumentów autorstwa Goebbelsa adresowanych do niego. Następnego dnia rano komisja chciała kontynuować badania, ale zostało im to zabronione. Oficjalnie powodem było wykrycie przez NKWD kradzieży przez przedstawicieli alianckich jakichś tajnych dokumentów z Kancelarii Rzeszy. Po zakończeniu wojny Sowieci próbowali zrównać z ziemią ruiny Kancelarii Rzeszy oraz zniszczyć znajdujący się pod nią schron w ramach usuwania obiektów związanych z nazistami. W odniesieniu do podziemnego kompleksu okazało się to zadaniem nader skomplikowanym. 16 maja 1946 roku Sowieci przeprowadzili szczegółową inwentaryzację schronu i terenu, na którym się on znajdował. Okazało się, że kompleks nadal jest w stanie niemal nienaruszonym. Podniósł się tylko znacznie poziom wody gruntowej, zalewającej pomieszczenie kilkucentymetrową warstwą. W 1947 roku Sowieci podjęli pierwszą próbę wysadzenia infrastruktury naziemnej i podziemnej części obiektu, która skończyła się jedynie zawaleniem kilku jego ścian działowych między poszczególnymi pomieszczeniami. Druga próba, podjęta 2 lata później, w 1949 roku, zakończyła się zwaleniem wieży szybu wentylacyjnego oraz budynku wyjścia awaryjnego, natomiast wnętrze schronu nie poddało się ich wysiłkom. Zatem miejsce zabezpieczono, zamaskowano ziemią i wysiano trawnik. Ruiny schronu pod resztkami tego, co zostało z dawnej Kancelarii Rzeszy, znalazły się we wschodnim Berlinie. Ponieważ teren, na którym się ona znajdowała, leżał w bezpośredniej bliskości muru berlińskiego, miejsce przez długie lata stało niezagospodarowane i zaniedbane. W
W 1959 roku rząd NRD zdecydował o uporządkowaniu terenu. Podjęto kolejną nieudaną próbę wyburzenia podziemnego obiektu. W 1972 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, czyli Stasi, dokonali inspekcji pozostałości schronu. W jej trakcie wykonali zdjęcia, na których widoczne były zachowane nadal pojedyncze elementy wyposażenia podziemnego kompleksu. Latem 1987 roku Robert Konrad, mieszkaniec wschodniego Berlina, sam siebie nazywający fotografem architektury, która znika, wpadł na bardzo ryzykowny w tamtym czasie pomysł. Jadąc autobusem ówczesną ulicą Otto Grotewola, dostrzegł ogrodzony plac budowy, na którego środku stały odkopane, solidne, żelbetonowe konstrukcje. Rok wcześniej władze NRD podjęły wreszcie decyzję o wybudowaniu na obszarze wyburzonej Kancelarii Rzeszy dużego kompleksu mieszkalnego. Ekipy budowlane natknęły się oczywiście na podziemne pozostałości schronu. Odsłonięte zostały części podziemnego kompleksu, który w końcu trzeba było wyburzyć. Poza schronem Hitlera na tym obszarze odnaleziono więcej tego typu obiektów, między innymi schron nowej kancelarii i Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Mimo upływu czasu i prób zamaskowania pozostałości obiektu, legenda ostatniej kryjówki wodza III Rzeszy była po obu stronach berlińskiego muru nadal popularna. Jednak w NRD-owskich mediach nie pojawiła się żadna informacja o odsłonięciu jego pozostałości. Oficjalne komunikaty mówiły wyłącznie o rozpoczęciu budowy nowego osiedla mieszkaniowego. Polityka informacyjna socjalistycznych Niemiec zabraniała poruszania w mediach tematyki związanej z III Rzeszą. Robert Konrad wiedział jednak, czym są żelbetonowe konstrukcje, które zobaczył z okna autobusu. Na podstawie dostępnych źródeł oraz rozmów z osobami, które miały jakiekolwiek informacje na ten temat, zgromadził bardzo obszerną wiedzę o schronie Hitlera. Uzupełnił ją materiałami przesłanymi mu przez przyjaciół z zachodnich Niemiec. W końcu zdecydował się zrealizować plan skrytego wejścia na teren budowy, dostania się do wnętrza pozostałości schronu Hitlera i wykonania ich dokumentacji fotograficznej. Ten pomysł obarczony był poważnym ryzykiem. Teren budowy znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie muru berlińskiego. Poza zarzutem przebywania na terenie budowy bez potrzebnego zezwolenia, mógł być mu postawiony znacznie poważniejszy zarzut – próba ucieczki z Berlina do Berlina Zachodniego. Oskarżenie miałoby podstawy, gdyż podziemne kompleksy schronów Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy i Nowej Kancelarii Rzeszy ciągnęły się pod murem berlińskim i tzw. strefą śmierci. Poza tym Konrad miał już wcześniej szereg zatargów z NRD-owską policją. Jako nastolatek w latach 80. XX wieku podróżował po wschodnich Niemczech, dokumentując na kliszy zabytkowe budynki, które socjalistyczna władza skazywała na zagładę, w ich miejsce stawiając betonowe osiedla z prefabrykatów. W ramach protestu często w nich pomieszkiwał nielegalnie. W efekcie tego buntu przeciw socjalistycznej manii niszczenia zabytków Konrad był wielokrotnie przesłuchiwany przez policję. Uniemożliwiono mu pójście na studia architektoniczne. Imał się różnych prac dorywczych. Z takim bagażem doświadczeń łatwiej było mu przywdziać kombinezon roboczy, na ramię zarzucić popularną w tamtym czasie skórzaną torbę narzędziową z wystającym z niej termosem, w której niósł aparat praktyka z lampą błyskową i wejść na teren budowy przy ulicy Otto Grotewola. Na początku dyskretnie fotografował pracujące maszyny i ludzi oraz odsłonięte obiekty z zewnątrz, sprawdzając, czy wejście do nich będzie wymagało pokonania jakichś dodatkowych przeszkód. Angażował w nie zobowiązujące rozmowy pracowników. Okazało się jednak, że teren jest słabo pilnowany. Pierwszy raz, gdy wreszcie udało mu się wejść do schronu, trafił akurat na podziemny kompleks pod nową kancelarią Rzeszy. Starał się wykorzystać jak najlepiej czas i fotografował wszystko, co tylko udało mu się zobaczyć. Priorytetem było nie dać się złapać. Ponieważ pierwsza eksploracja została zrealizowana bez przeszkód, Konrad rozzuchwalił się do tego stopnia, że powracał na budowę przeszło 30 razy. Miał w tym jednak konkretny cel – dotrzeć do schronu Hitlera. W końcu po szeregu wizyt Konrad znalazł wejście do poszukiwanego obiektu. Tym, co tam zobaczył, był jednak rozczarowany.
Przez pierwsze lata po wojnie dziesiątki żołnierzy sowieckich, alianckich oraz ciekawskich mieszkańców Berlina zeszło w podziemia schronu Hitlera. Każdy chciał zabrać coś z tej wizyty na pamiątkę lub pozyskać przedmioty przydatne do egzystencji w zniszczonym wojną Berlinie. Poza tym ścianki działowe pomieszczeń runęły w wyniku prac wyburzeniowych Sowietów pod koniec lat 40. Ponadto we wnętrzu stała już głęboka woda. Konrad znalazł fragmenty mebli, naramiennik starszego oficera Wehrmachtu, maskę przeciwgazową i puste butelki po winie musującym. Lepiej zachowany był bunkier przedni. Konrad uważał, że znalazł nawet pomieszczenie Goebbelsów, w którym otrute zostały ich dzieci. Wtedy było pełne pordzewiałych łóżek piętrowych. Akurat po tej wizycie został zatrzymany przez policję. Skonfiskowano mu negatyw, ale ku jego zaskoczeniu został zwolniony. Pouczono go tylko, żeby skończył z włóczeniem się po terenie budowy. Ale Konrad nie przestał zakradać się do podziemnych obiektów. W 1989 roku prace wyburzeniowe zostały zakończone. Elementy podziemnego kompleksu, których nie udało się rozebrać, wypełniono kruszywem i piaskiem. W kilka miesięcy później runął inny betonowy relikt niemieckiej przeszłości – mur berliński. Robert Konrad mógł w końcu rozpocząć studia na Wydziale Architektury. Budowa osiedla mieszkaniowego na gruzach schronu Hitlera była celowym zabiegiem propagandowym. Władze wschodnich Niemiec chciały pozbyć się zabytku o niewygodnej przeszłości, tak by przekształcić otoczenie w niewyróżniającą się niczym dzielnicę mieszkaniową. Dopiero w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 roku, w okolicy miejsca, gdzie znajdowało się awaryjne wyjście ze schronu, umieszczono tablicę informacyjną. W uroczystości jej odsłonięcia brał udział Rochus Misch, dawny członek bezpośredniej ochrony Hitlera, jedna z ostatnich żyjących w tamtym okresie osób, które były mieszkańcami schronu w czasie oblężenia Berlina. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.